Mam nowy sprzęt, gotowy do wykucia. O, to się przyda. Jeden umysł i razem cierpimy. Tęsknimy do świata, którego nie wyszymy. Gdzie szukać tej strażniczki kruchów? Chciałbym ją znaleźć, ale nie wiem, gdzie jej szukać. Ani czy w ogóle jeszcze żyje. Bez obaw. Znajdziemy ją. Widzę, że masz dary, które Freyr dostał od elfów. Tak, mnie je przygarnę. Bracie, Ragnarok puka nam do drzwi. Możemy tu wrócić później. Jeśli będzie jakiś później, albo tu. Krater pewnie skrywa więcej tajemnic. Musimy jeszcze dopiąć kilka spraw. Sługi Seidr wciąż grasują po kraterze, może je uwolnimy. Co jeszcze? Podejrzewam, że więcej duchów widziało starcie, w którym został zniszczony ich dom. No dobrze. Ha!
Próbuję cię złapać! Więcej śliny. Zmierzamy w dobrym kierunku. Sądząc po świecącej ślinie, jesteśmy na dobrej drodze. To gniazdo tego stwora. Tu nie ma przejścia. Poszukajmy innej drogi. Ostrożnie, bracie. Jeśli tam zejdziemy, czeka nas walka. Ten Dreki nie pozwoli nam po prostu przejść. Gotowi? Daliśmy radę Walkirii. Dreki chyba nie są mocniejsze.
Wiecie, tęsknię za spokami z Midgardu. Mogę się napić kolejny raz. Choć tym razem w Folkwangu. Pora pogrzebać niesnaski z moim przyjacielem. Najpierw z nami porozmawiasz. Tak! Teraz pamiętam. Kiedy dolina została zniszczona, Thor wywijał swoim młotem po całym mieście. Wszyscy się bali. Nagle pojawiła się jasnowłosa wojowniczka. I zaczęli walczyć. To była dzielna kobieta. Ta jasnowłosa wojowniczka to pewnie Fej, bracie. Tak, mama walczyła z Thorem. Nie jestem pewny, czy to była odwaga, czy brawura. Rzadko się zdarza, żeby ktoś przeżył walkę z Thorem. Fej nigdy o tym nie wspominała. Każdy ma tajemnicę. Nie mamy jeszcze pewności, że to była Fej. Ano, pozostaje tylko się przekonać.
To tutaj żywią się dreki. Przygotujcie się. Jak zacznie się walka, nie będzie czasu na rozmyślanie. Przygotujcie się. Tak jest. My to mamy szczęście. Kolejny. Pora otwarta, żarłoczne dreki ubite. Dżungla powoli wraca do dawnej świetności. Teraz na pewno nie zostało ich dużo. To na co czekamy? Chętnie. Podobno to na polach Jotunheimu Jari i Somr po raz pierwszy się pocałowali. Chwila, co? Jak się tam dostali? Nie wiem.
Najważniejsze jest to, że chociaż brali udział w wielu wyprawach i docierali w coraz to piękniejsze miejsca, cel podróży z czasem znaczył dla nich coraz mniej. Liczyło się to, że podróżowali razem. A to coś nienazwanego? To był dom. Jari i Somr odnaleźli go w miłości.